Japoński boks czy challenge'owy boks Muffinka? Dzisiaj japoński! Challenge'owy, jeśli wbijecie pod tym filmikiem 3000 łapek w górę, to wtedy go nagramy. Ty na bok! A my dzisiaj się zajmiemy tym ogromnym gigamistery boksem z japońskimi chyba słodyczami, przekąskami. Zobacz, Kitek, jakie to są cudaki! To kupiliśmy na Scrami. Pamiętacie, jak kiedyś mieliśmy wielką wyprawę do Scrami? Kupiliśmy wtedy mega słodycze, ale jestem mega ciekawa, co my tutaj takiego znajdziemy. Tak jak wiecie, ja już bardzo dużo japońskich słodyczy przetestowałam na moim kanale i na moim Instagramie oraz na moim TikToku. Więc ten boks ma naprawdę wysoką poprzeczkę. Mało tego, marzymy, żeby pojechać właśnie do Japonii, więc idealnie się to wpasował. A jeśli chcecie wiedzieć, w jaki sposób w Polsce spędzić japoński dzień, a najlepiej to w sumie w Warszawie, to obejrzyjcie sobie filmik w proponowanych, gdzie przez 24 godziny byliśmy w Japonii, będąc w Polsce. To ty, Muffinka, otwierasz, a ja w międzyczasie robię sobie właśnie ryż i będę robił te takie trójkąciki. Naogiri? Naogiri chyba tak. Onigiri, Kitek. Onigiri! Właśnie, onigiri, nie ma tematu. To zaczynamy wielki unboxing słodyczy. Czy ja mam wszystko tak otworzyć, zobaczyć? No. Nie, pojedyn, nie musisz tak robić. Dobra, to ja tak na cela weźmiemy jedno. Pierwsze to jest... Ojeju, to są jakieś cytrynowe. Pierwszy raz coś takiego widzę. Zielona herbata i cytryna. Ja lubię zieloną herbatę. Nożyczki. Mamy tutaj w środku mnóstwo takich cukrów, które są zapakowane trochę jak gumy do rzucia. Wygląda trochę jak żelka, nie uważasz? Albo tylko muszla, że zatopiona w... Wiem, jak bursztyn. Dobra, 3, 4. Muszę, że to jest miękkie, to jest twarde. No tak, fajne, szczerze, delikatne i smakuje herbatką. Jak herbatka z cytrynką. Dobre. 10 na 10. Ja już zjadłem. Więc moja kolej. Ja losuję słodycza. O, tu jest coś małego. Proszę. O nie! To są takie glutowate. Ale dobra, spróbujmy. Nigdy go nie przegryzałam, bo szanuję moje zęby i pieniążki na dentystę. Ojo. Testowałam to na Reelsie. Ojo. Czasami to było dobre, a czasami to było takie dziwne. No, ja lubię galaretki, ale czasem te galaretki mnie tak bardzo, bardzo, bardzo mocno przerażają. Oberwałam z galaretki. No przestań! Wędka. Dziwnej konsystencji. Jest spoko. Chyba jeden z lepszych, który jadłam. Ocena wielka! 10 na 10. Teraz moja kolejki, tak? Ja biorę kolejną rzecz i kolejną rzeczą jest... Ja to chyba kiedyś jadłam i to znowu cytrynowe. Glandrynki. Gluten free. Szczerze? Ja myślę, że to jest japoński bok, a to jest po prostu azjatycki bok. Rozumiem? One są imbirowe! W środku wyglądają dziwnie. No cóż, testuj! Jest są taką żelką jakby. Dobra, daj połowę. Proszę bardzo. Ja już jem. Poczekaj, do góry. Dobre. Delikatne. Ale dobre. Bardziej takie jak gumiaste. Guma rozpuszczalna. Dobra, chyba pora pokazać, co jest wreszcie boksa, co? 9 na 10. Jeśli też lubicie słodycze, koniecznie stawcie kciuka do góry. O nie. O tak. Znowu się spotykamy. Na odcinku, gdzie razem z siostrą Łukasza testowałyśmy japońskie słodycze, testowałyśmy to tutaj... coś. Cudemko. I ja tego nie lubię. Bubble tea uwielbiam, ale to jest chyba z mlekiem, jeśli się nie mylę. I tam nam to tak nie smakowało, że nie byłyśmy w stanie w ogóle tego wypić. To było straszne, więc wybaczcie, ale nie. Nie, no do dziury. Ale już go testowała. Ale, no dobra, no to wbijcie sobie na tamten odcinek i zobaczcie, jak Muffinka prawie... Uwielbiam te rybcie. Te rybcie są super. One są wpychać. Mamy, patrz, wszystko mamy tym razem cytryny. Serio? Ej, ja poczekaj. Stało? A nie, to jest truskawkowe. Obaliłem mit. To jest pyszna rybcia. Tym razem właśnie ja też cytrynowa. Cytrynowa. Dobrze. Ja je uwielbiam. Nie, najbardziej smakowała mi matcha, ale jest sztos. Byliśmy gdzieś na tajaki, pamiętasz? Byliśmy. W Warszawie. Ej, rybcio? Wow. Nie tak. Co ty miałeś ją złamać? Co ty jej zrobiłaś? No już złamię. Nie mogę jej złamać. Dobra, ja chcę ogonek. Nie, nie zrobię tego tak. No dobra, to nie. Ja potem. Dobra. Ale mój był ogonek, już powiedziałem. Już polizałam. Taka chmurka. Rybcie, dawaj. Aj. Są naprawdę pyszne. Ja daję 10 na 10. 11. Mam posmak jeszcze imbiru z tamtego skierka. A teraz pora, bo tu widziałem po boku, pisze coś wasabi, proszę o bardzo. O nie, lubiliście nori, ale myślałam, że to są same słodycze. Ja mam teraz słodki posmaczek po tej rybce. No i dostaniesz wasabi. Czekaj, to są liście nori, które używa się na przykład do ramenu, tak pokrojone. One są wasabi? Gdzie ty masz? A faktycznie? No muszą być ostre. O nie. O tak, nie. Daj. Ja zawsze to lubię do zupki sobie zjeść. Proszę bardzo. Na ziemi czuję wasabi? Nie czuję wasabi. O matko! O mateczko! Ale piecze! Wasabi nie piecze tak w język! I wasabi piecze w nos, a nie w język! Dobre! Ja je biorę! Zrobimy z nimi dzisiaj na nogi taugiri i onigiri! No i ocenka? Nie popiję tego, ty. Ocenka?
to jest 1 na 10, a tamto. No dobra, 3 na 10. Jakie 3 na 10? Nie to, lubię ostrego. To jest 10 na 10, robię z tymi onigiri za chwilę. O, Kitek, używasz tego? Tak, tylko miałem za mało ryżu. Ale to się mega ostre wtedy. Będzie dobre. No co ty? Patrz, co jeszcze mam. Wielki test kuleczek. Może nie wyglądałem dzisiaj idealnie, ale nie było czasu. Czy masz szybko? Tak. Ostre? Dobra. 10 na 10. Dalej. Pokemonowe, tego jeszcze nie próbowałam, to jest koło narzucia. Ja już miałam koło narzucia z Pokemonów na Kawaii Muffin na tym filmiku. Mieliśmy wielki test wszystkich Pokemonowych słodyczy. Ona jest taka sama, to też jest kolorowa, jest dokładnie identyczna jak tamta. Te gumy są 10 na 10, są naprawdę pyszne. Kolowa guma to jest coś, co powinno być w Polsce. A już są takie. Jakie? No były kiedyś takie, no. No Wika, wysyp wszystko! Weź wysyp. Co to jest? Nie wiem. Były trochę koreańskie. Miękkie, soczyste, dwuwarstwowe, cukierek o smaku winogrona. Musujące? Coś tam. Nie, to jest Japonia! Japoński. Czekolada. To jest taka guma rozpuszczona chyba, Kitek. Ja! O, proszę bardzo. I dla mnie? Dobra. Winogronowa? Pyszna jest. 8 na 10? Jak? Ale ty wika to? Dyszeczko! To. Co to jest? Nie wiem. Ta szybko, że to są jakieś pistaszki, czy co? Nie wiem. Myślałem, że w czekoladzie truskawki. Tego się nie spodziewałam, Kitek. Co to jest? Uwaga. Co to jest? Nie wiem. Co? To są migdały? To jest migdał. Orzeszki? Ale czemu truskawka? Jak mogą być orzeszki o smaku truskawki? Tak, to są migdały! O smaku truskawki. Ciekawe. Właśnie zjadłam migdały o smaku truskawki. Ale bardziej migdałami smakują, ale dobre są. Słodziutkie. Migdał o smaku truskawki. No nie narzekaj, no bardzo dobry był! Ale ma blaga mózgu. Orzech czy owoc? Migdał... Truskawkus. Pospolitus. 10 na 10. No, daj dyszeczkę, ja też daję. Kolejna rzecz. Losuję, nie wybieram. Mamy tutaj... Ej, miałam jakieś takie coś chyba z Barbie, tylko to był polski produkt. To są jakby takie biszkopciki. Biszkopty? Ja lubię bardzo biszkopty. No. Wow, rozkoszyło się. To jest dosłownie taka... Murka, która się właśnie wyleciała. Co ty zrobiłaś z nim? O nie, no weź, żyj. No chciałam taką kanapeczkę sobie spłać, ale dobra. Spróbujmy tak, bierz kopcik o smaku... Kokosowym? Tak, to jest kokos, zielony kokos. No wiem, bo zjadłem. Ale pycha. No dobra. 10 na 10, ej, to jest za dobre oceny, znaczy ja wiem, że to jest jedynka. Dlatego będziesz musiała się zaraz to wypić. Nie. Kupujemy całą resztę naszego pięknego boksika. Cztery rzeczy? Boks kosztował 100 zł i powiem wam, że było tutaj tak dużo rzeczy, że mega się opłacało. Za samą cenę daję 10 na 10. Ja bym teraz to spróbowała. Jakieś suksy? Albo gumy? Dawaj. Ale pudrowe. Są gumy. O jakim smaku? Szczerze, ten smak kojarzy mi się totalnie z wakacjami. Jak byłam mała i miałam takie psikacze. To nie mi się z tym kojarzy. Są lodowe? O smaku sody. Mega puszyste i jest sztosik. I takie wspomnienie dzieciństwa. Ojeju, ale poczekaj, miło! A jak to wygląda, bo sobie nie widzieli. 7 na 10. 10 na 10? 7 na 10! No i zostały trzech faworytów. I to są... KitKat! KitKat? W ogóle w Japonii, nie wiem czy wiecie, ale mega popularne są KitKaty i są praktycznie w każdym smaku, nawet o smaku sernikowym. Ty wiesz czemu? Nie. Nie znasz pojęcia KitKat? Nie. Ponieważ to chyba po japońsku oznaczało powodzenia czy coś takiego i to się kupuje na... Na powodzenie? Tak. Jeju, ale zielone jak Shrek. Macza. Jak ogr! Ogry mają... Samba! Jedz go! Warstwy mają ogry. Nie, ogry mają warstwy. KitKat do smaku maczy, białej czekolady. No sztos, 10 na 10. O, czy ty powiedziałaś TikTok czy KitKat? KitKat. Okej, okay. Ja usłyszałem TikTok o smaku. TikTok o smaku maczy? Jest okej! Okay. Słuchaj, Kitek, bo my tutaj gadu, to było 10 na 10, a teraz zostały nam dwa. To jest bardzo podobne do tamtych przed chwilą, więc zobaczmy, co to takiego. To są Oreo. To są mochi candy? Mochi! Ja ostatnio polubiłam mochi, bo na odcinku proponowanych robiliśmy samemu japońskie przekąski. Przepisy testowałam i tam spróbowałam mochi i się poniekąd do nich powoli zaczęłam przekonywać. Więc zobaczmy, czy te mi zasmakują. To są takie cukiereczki. O nie, to są co? Te z plasticzkiem chyba. Jakie plasticzkiem? Pamiętasz, że zanieść się... Zanieść folijkę? Tak, o nie! A nie. Albo i tak, nie! Te cukierki je się z tą folią i dla mnie to jest takie niezręczne. Jem plastik w sobie. Zawsze mam niepewność, czy to na pewno. I? Jadalne. Dobra. 6 na 10. A po tym plastik dziwnie się je. Brzoskwiniowe Oreo! Testowałam chyba. Tak, były ale testowane. I tak ten boks mega mnie zaskoczył rzeczami nowymi kompletnie, których wcześniej nie jadłam. Jestem pozytywnie zaskoczona, bo nie myślałam, że tak będzie. A, no tak. Ale słodkie! No. Czy one mają pandę na tym? Kiedyś jedliśmy nawet Oreo przez 24 godziny i tam też je wtedy chyba jadłam. To one są takie... No mówię, panda. Jakie to jest słodkie to mateczko. Ja bym nic w Japonii robiła innego, tylko jadła słodycze. Totalnie. Nie kuszą mnie zbytnio potrawy, kuszą mnie słodycze. Pachną jak soczek brzoskwiniowy. Ujo! Smacznego, Kitek. Masz pandę. Wszystko jest po prostu białe, ale czuć brzoskwinia. Brzoskwinko.
Moim numerem jeden było dzisiaj to, ale zobacz, ta rybka w ogóle narysowana, że oni biorą to do herbaty. I to jest pewnie dlatego, że to jest lemon tea, ale to oglądajmy, to trzeba było założyć herbacie. Tego my też to. Box oceniamy 10 na 10. Ciekawe, czy w tym challenge'owym będę również taka miła, czy może bardziej surowa. Koniecznie zostawiamy dużo kciuków w górę, żeby otworzyć ten drugi challenge'owy. Dajcie znać, które z tych słodyczy jedliście, albo byście chcieli spróbować. A my słodziaki, widzimy się w kolejnym filmiku. Buziaki, pa!